Bogdanowicz, która przed chwilą była pacemakerką w biegu, rekordowym biegu Joanny Jóźwik. Jak się czujesz? Te 500 metrów, które musiałaś przebiec, na pewno czułaś na sobie dużą odpowiedzialność. Jak wytrzymałeś psychicznie to wszystko? Psychicznie bardzo dobrze, bo zazwyczaj, jak już kiedyś w wywiadzie mówiłam, mam dobrze przygotowaną psychikę. Ja tej presji nie miałam, miała ją na pewno Asia. Biegam równo, dlatego też za bardzo nie stresowałam się tym biegiem, bo wiem, na co mnie stać, wiem, że bieg 500 metrów w takim czasie nie jest moim maksem, dlatego mogłam sobie pozwolić na prowadzenie w takim czasie, jak jest. Wiemy, że kilka dni temu wystartowałaś w dosyć nietypowych zawodach, w biegu na 400 metrów przez płotki na hali. Czy wcześniej miałaś okazję startować w czymś takim, czy to był twój pierwszy raz? To był mój pierwszy raz. Niestety w Polsce nie odgrywają się tego typu zawody, żeby biegać 400 metrów przez płotki na hali. Dlatego też pojechałam z Asią Linkiewicz, która tam wygrała. No, Friends, gdzie mogłybyśmy spróbować. Nie biegamy płotków na hali w Polsce, dlatego chciałyśmy mieć jakiś przerywnik między sezonem zimowym, ale także chciałyśmy wystartować gdzieś na płotkach, żeby nie czekać aż do lata. No tak. Wiemy, że jesteś w grupie u trenera Andrzeja Wołkowickiego. Razem jedziecie z Asią na zgrupowania zagraniczne, byliście ostatnio w RPA. I jakie jest następne zgrupowanie zagraniczne? Jakie są wasze plany wyjazdowe? Dzisiaj jeszcze ja wracam do Spały, Asia dojeżdża jutro. Aż do chyba 18 czy 19 lutego jeszcze startujemy. Następnie mamy kilka dni przerwy, znowu wprowadzenie i jedziemy do Brazylii na zgrupowanie klimatyczne na 3 tygodnie. A masz już zaplanowane pierwsze starty na maj, na sezon letni, czy to jest jeszcze tak daleko, że w ogóle o tym nie myślisz? Owszem, myślimy o tym, ale jeszcze nie mamy sprecyzowanych, gdzie biegniemy na pewno. To znaczy, mam kilka startów i bliżej sezonu tym sobie wybierzemy, na które starty ja mam jechać, na które sobie odpuścić. A jak oceniasz swoją formę? Czy twoje przygotowania przebiegają bez żadnych kontuzji, chorób? Tak, tak. Poza tym, że ostatnio w RPA miałam kilka takich dziwnych przypadłości, jak omdlenia, to okej. Okay. Wszystko w porządku, bez kontuzji, tłuczu oczywiście odpukacji. W takim razie życzymy tobie powodzenia, żebyś mogła bezproblemowo się przygotować i zachwyciła wszystkich, całą Polskę, na Mistrzostwach Świata w Londynie, bo to chyba najważniejsza impreza. Tak, dziękuję.